Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawimy Wam, jak wykonać Jokera, ostatnio bardzo popularny dodatek. Joker jest dostępny w sklepach za 20-30 zł, a my go wykonamy w sumie za 3 zł. Wartość 3 zł, a 20 czy 30 to naprawdę jest duża różnica, a satysfakcja zrobienia Jokera samemu jest na pewno bezcenna. Będziemy potrzebować fragment felunu, dokupiony został w pasmanterii, minimalna około 10 cm, ja zapłaciłam 2,50 zł. Samoprzylepny rzep, jego koszt to 19 groszy. Oprócz tego w celu odpowiedniego zmierzenia będziemy potrzebować mydełko, linijkę i nożyczki. Najpierw odmierzymy, jaka ilość materiału będzie nam potrzebna. Także ja po prostu spróbuję odmierzyć sobie obwód swojej szyi. To będzie mniej więcej. Trzeba sobie pozostawić 2-3 cm na rzep. Tyle potrzebuję mniej więcej na obwód swojej szyi. Rozcinamy sobie. Mniej więcej 4 cm. Będziemy potrzebować 4 cm. Tak przygotowany materiał będzie mniej więcej tak wyglądać. On trochę się zwija. Potrzeba nam jedynie przykleić rzep. Jedna strona już jest przyklejona. I teraz pozostaje nam przykleić po tej stronie zewnętrznej. Ponieważ jednak rzep samoprzylepny nie jest tak wytrzymały od strony weluru, myślę, że lepiej będzie go zabezpieczyć po prostu igłą i nitką. Także teraz szyję go właśnie. I teraz wykonamy arcydzieło. I mamy swój Joker. Mam nadzieję, że spodobał się Wam film o tym, jak wykonać Joker. Jest to naprawdę bardzo prosty sposób. Jeśli ktoś ma ochotę doczepić sobie jakiś element, serduszko albo jakiś kamyczek, to wystarczy go po prostu szyć na środku. Chciałam Was jeszcze zapytać, czy nosicie takie chokery, czy takie najprostsze, czy właśnie z elementami łańcuszka albo różnych kamyków. Także zapraszam Was do komentowania i wyrażenia swoich opinii a propos chokerów pod filmem. Zapraszam do obejrzenia naszych pozostałych filmów i do subskrypcji.